W piątek 27 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie nowego parkingu przy ulicy Matejki w Nowym Sączu. Parking ma 10 miejsc postojowych, a jego główną ozdobą jest przeniesiony spod ruin zamku Sikający Rycerzyk. Co ciekawe, w otwarciu nie wziął udziału ani prezydent miasta, ani jego zastępca. Spotkanie poprowadził komendant Straży Miejskiej Ryszard Wasiluk. Witam szanownych Państwa wszystkich, przedstawicieli prasy, ale przede wszystkim witam przedstawicieli Rady Miasta, przedstawicieli urzędów miasta w osobie przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg i wszystkich, którzy byli zainteresowani tym otwarciem. No, powiadomienie było błyskawiczne, temat pojawił się wczoraj, w związku z tym, co mogłem, to zrobiłem, żeby to spotkanie zrobić. Takie dostałem polecenie, w związku z tym witam jeszcze raz i przystępujemy do rzeczy. Jesteśmy na obiekcie, który wysiłkiem miasta został wykonany. Widzę, że w jakości bardzo dobrej i to ma być taka forma wprowadzenia i rozpoczęcia całego procesu modernizacji tego odcinka miasta, czyli łącznie tutaj Państwo widzą tam drogę, która się robi wzdłuż szpitala i no myślę, że to będzie znaczący wkład tutaj, żeby ta infrastruktura miejska była poprawiona. Zostałem poproszony, żebym to zrobił osobiście, dlatego że tutaj jest jeden z elementów architektury, który był lokalizowany wcześniej gdzie indziej i z doświadczenia, jakie posiadałem przy pierwszym moim okresie służby tutaj pięcioletnim, wiem, że było to, to wzbudzało ta rzeźba wiele i zainteresowania, ale nie tylko tych, którzy chcieli sobie zrobić zdjęcia, ale tych również, którym to przeszkadzało i niszczyli w taki czy inny sposób. Więc czując się odpowiedzialny w dalszym ciągu za ochronę, bo do tego jestem zobowiązany ustawą o strażach miejskich, czyli ochrona mienia gminnego, zostałem tutaj poproszony, żeby się zapoznać z tym obiektem, przyjrzeć się, co zostało w dniu otwarcia zrobione i tak ma to być utrzymywane i tutaj będą patrole i inne nasze działania prewencyjne, które mają zapobiegać, aby ten obiekt i nie tylko był właściwie chroniony. Ja tu już witałem przedstawicieli Urzędu Miasta, panów radnych. Kwestia jest taka, ja w związku z tym, że mam jeszcze dzisiaj bardzo pilny obowiązek w Krynicy, gdzie muszę też brać udział w 30-leci tamtejszej Straży Miejskiej, to na temat tej inwestycji i tego, co się będzie tu jeszcze działo wzdłuż ulicy aż do ronda, to proszę kierować bardzo pytania do obecnego tu jednego pana radnego, drugiego pana radnego. Jest również przedstawiciel techniczny, czyli ten, który zarządza drogami i on też udzieli szereg informacji, które będą w zainteresowaniu Państwa. I w tym momencie prosiłbym, żeby się do tego jakoś tam przygotować, żeby można było uzyskać poszerzone informacje. Obiekt został wykonany, ja go oceniam bardzo wysoko, jeżeli chodzi o jakość i mam nadzieję, że zrobiło się takie małe miejsce klimatyczne dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają do szpitala, którzy są w różnym nastroju przed wizytą, po wizycie. Jest to nieduża odległość, a ten element architektoniczny będzie też wskazówką, gdzie się spotykamy po wizycie czy coś. W związku z tym taki charakterystyczny akcent będzie, że tak powiem, wskazówką do precyzowania, gdzie kto jest. Nie wiadomo, kto podjął decyzję o przeniesieniu Sikającego Rycerzyka i czy ma to związek z tym, że obok mieszka były wiceprezydent Jerzy Gwiszcz. Tego nie wiem dokładnie, bo ja nie brałem udziału przy tym, natomiast ja mam to chronić. W związku z tym tutaj ja myślę, że rzecznicy prasowi, którzy bardziej siedzą przy tym, bo biorą udział przy różnych takich otwarciach, będą zorientowani. Natomiast ja do tego nie miałem, na tę decyzję nie miałem żadnego wpływu, w związku z tym nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi merytorycznej. On był dewastowany, ten pomnik, co się z nim działo? Był. To zarówno wtedy, no wielokrotnie był malowany. Jak tutaj Państwo zobaczycie, w dłoni tego rycerzyka nie ma części szabli, która była z pochwy wyjęta i tam można zauważyć, że jest urwane to. No jakiś złomiarz coś zrobił. Wielokrotnie był przewracany cały postument. I myśmy, żeby tu już nie robić afery, własnymi siłami go stawiali. W związku z tym, że tam nadzór był troszkę utrudniony, i żeby nie następowała dalsza dewastacja, to ja rozumiem, że takie przesunięcie tego jest zasadne,
w celu, żeby po prostu nie doszło do jeszcze większych aktów wandalizmu, bo i tak to, co się działo, więc to było robione. Tamta lokalizacja również, jeżeli chodzi o obieg wody w okresie pandemii, wiadomo co jest. Jest to woda w jednym obiegu. Też można było przewidywać, że jakieś tam bakteriologiczne rzeczy by wchodziły w grę. Ale nie będę tego rozszerzał. No w każdym bądź razie mamy sytuację na dzień dzisiejszy. Obieg będzie chroniony. Jest, moim zdaniem jest ładny, jest potrzebny, jest w rejonie szpitala, gdzie problemy są z parkowaniem i będzie on służył społeczeństwu jak najlepiej. Strefa wydzielona dla osób niepełnosprawnych jest bardzo ładnie estetycznie zrobiony. Myślę, że jeszcze tu jakieś upiększenia będą, jeżeli chodzi o nasadzenia i cieszę się, że powstał taki obiekt, gdyż mniej będę musiał stawiać wezwań albo udzielać mandatów karnych za nieprawidłowe parkowanie. Pod zamek nie pilnowali Państwo w Baszczy, że dochodziło tam do dewastacji? Pilnowaliśmy, a Ty jesteś w stanie wszystko załatwić. Przepraszam, że taką formę, że bo się znamy i dlatego mi tak uciekło. Można pilnować, ale nie można całej doby tam zostawić posterunku. No, to jest różnica, prawda? Podkreśla, że obiekt będzie chroniony. Tak. Tak, bardzo często wtedy jeżdżą nasze samochody, jeżdżą patrole zmotoryzowane, więc będzie chroniony, jeżeli będzie możliwość. Pod zamkiem nie był. Proszę? Pod zamkiem nie był. Był chroniony. A dlaczego? No to już są takie pytania. To wiecie Państwo. Nie ma monitoringu? Jest jedna kamera, która ma 15 lat i jesteśmy w fazie teraz wymiany monitoringu na terenie w ogóle starówki i tych kamer, które są w trybie analogowym, a chcemy przejść na cyfrowe. Wiąże się to z inną technologią pobierania sygnału, wysyłania sygnału. Oczywiście są to koszty, więc nie zostawione to zostało, że się nie rozwijamy, natomiast no, trzeba to robić i będziemy robić. Także znaczenia jest fakt, że tu obok mieszka prezydent Gwiszcz, który no, był pomysłodawcą tej rzeźby? Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Dla mnie stanowi to, że jest to mienie gminy, zostało przeniesione, jest w nowej lokalizacji i ja mam nad tym panować, żeby to nie zostało w pogorszonym stanie albo zniszczone w jakiś sposób. Proszę Państwa. Ta zaszczytna rada otwarcia tej inwestycji przypadła dlatego, że będzie Pan zobligowany do pełnienia tego obiektu. No to jest podstawowe moje zadanie. Ja to robię pierwszy raz. Może popełniam jakieś błędy, że tak oficjalnie, ale po prostu dostałem takie polecenie, więc komendant nie ma możliwości odmawiania wykonania polecenia, więc wykonuję to, co mi zostało zlecone i chcę przekazać tą informację, na której się znam i tyle. Natomiast nie będę używał jakichś innych argumentów, które no, mogłyby polegać na nieprawdzie. Więc w związku z tym... Jeżeli zajdzie potrzeba, mamy jeszcze takie coś, co się nazywa pułapka fotograficzna, więc jeżeli zajdzie taka potrzeba, będziemy obserwować, co się będzie działo. Po prostu jest to świeży obiekt, będzie wzbudzał duże zainteresowanie. W związku z tym będziemy tutaj nasilać i każdy patrol, czy będzie przyjeżdżał do jednostki, czy z jednostki, czy będzie w tym rejonie, będzie wtedy przejeżdżał. Mamy swoje doświadczenie i wiemy, że po wzmożonym zainteresowaniu potem jest, że tak powiem, uspokojenie tematu. I wtedy te patrole będą rzadsze, jeżeli tego. Natomiast jeżeli chodzi o dewastację, mamy pułapki fotograficzne, które w odpowiednim miejscu się założy i wtedy będzie wiadomo, kto i co czynił akurat na tym obiekcie, bo używamy ich w różnych miejscach na terenie miasta. Mieszkańcy bardzo prosili, żeby ulokować go tutaj, że tu będzie takie fajne miejsce dla wszystkich odwiedzających szpital, gdzie z różnymi problemami ludzie przychodzą po wizytach lekarskich, mogą sobie tutaj odetchnąć. Popatrzcie, jest to tym bardziej, że jednak no, nie chcemy niszczyć mienia miejskiego, chcemy, aby to miało dalej, żeby dalej to funkcjonowało w przestrzeni miejskiej. Jest to wydatkowane było z pieniędzy podatników, dlatego znaleźliśmy nową lokalizację. Mieszkańcy są na pewno bardzo szczęśliwi, bo nas o to prosili. Nie ma to znaczenia, że właśnie tutaj obok mieszka prezydent Gwiszcz, który no, był pomysłodawcą tej rzeźby? Ja, ja nie wiem, gdzie pan Gwiszcz mieszka. To żartem mogę powiedzieć, choć to nie jest taki żart do końca, bo to jest żart z podtekstem, że widać, że 3 lata wcześniej, zanim talibowie zdobyli Kabul, to zdobyli Nowy Sącz. Najpierw wyrzucali ludzi, a teraz nie pasuje im postać nieożywiona. No to co ja na to zrobię? I poradzę? Nic. A na serio?
Na poważnie? Wie pan, no, są tacy psychopatyczni, zakompleksieni ludzie. Ja tego nie odnoszę personalnie do nikogo. No, którzy no, robią, co robią w życiu. I ja takich złośliwości takich ludzi nigdy nie traktuję poważnie, to komentować. No. To jest przykre, że mamy taką władzę, która zamiast zajmować się budową tej drogi, na której się nie ma nikogo, zajmuje się głupotami. No to co tu dużo mówić? No, ale... Przykre, no po prostu przykre. Sam byłem pierwszym prezydentem miasta, wpieszczanie jakichś tablic z historią działki. To muszę na każdej postawić. To chore jest po prostu. No, komendant Straży Miejskiej twierdzi, że pod Basztą było niebezpiecznie dla rycerzyka, dlatego trzeba było... Komendant Straży Miejskiej został kiedyś wyrzucony z roboty przeze mnie za okoliczności i w okolicznościach, które państwo pamiętacie, przynajmniej ci dziennikarze, którzy wtedy byli. No to mówi, co mówi. No, tu zobaczymy, co będzie. Tutaj zdaje się, że dla swoich kumpli wybudowano ławeczki. Zobaczymy, co będzie miał komendant do roboty już dzisiaj wieczorem. Przecież tutaj nic się nie dzieje, oprócz tego, że przychodzą ludzie, których głównym zajęciem jest picie piwa od rana do wieczora jeszcze nocą. No zobaczymy. Ja tego nie komentuję. To co tu komentować? No? Sami sobie skomentujcie. Szanowni Państwo, dzisiaj w taki sposób bardzo symboliczny oddajemy do użytku te 10 tutaj miejsc postojowych. Myślę, że wszyscy, przynajmniej zdecydowana większość z Państwa jest kierowcami, więc dostrzegacie, że każde, chociaż jedno nowe miejsce postojowe tutaj w centrum miasta jest na wagę złota, tym bardziej, że jesteśmy w pobliżu szpitala i placówki KRUS-u, więc interesantów tych podmiotów jest sporo. Parking został wybudowany na powierzchni ponad 5 arów. Jest wybudowanych tutaj 10 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Całość inwestycji zamknęła się kwotą około 140 tysięcy brutto. Pierwszy etap polegał na utwardzeniu tego terenu, przede wszystkim na uporządkowaniu, bo pamiętamy wszyscy, że no, była to nieruchomość miasta w sposób niegospodarny prowadzona, porośnięta chaszczami, drzewami, niezagospodarowana. W związku z tym pan prezydent Ludomir Hohenzel podjął taką decyzję, żeby ten teren właśnie zagospodarować zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę miejsc postojowych, co też Miejski Zarząd Dróg wykonał. Pierwszy zakres wykonany jeszcze w tamtym roku dotyczył oczyszczenia, wyplantowania, utwardzenia tego terenu. Przez zimę to się zagęściło podłoże. No i teraz na wiosnę, latem wykonaliśmy element ostateczny, ostatni, czyli utwardzenie, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i fizyczne wyznaczenie miejsc postojowych i oznakowanie poziome. Są też tutaj zamontowane stojaki rowerowe, także też promujemy tutaj kulturę rowerową. Także mam nadzieję, że wszyscy zainteresowani będą z tego parkingu korzystać. Tutaj jest teren zagospodarowany zgodnie z przepisami technicznymi w zakresie lokalizacji miejsc postojowych. Nie można lokalizować miejsc postojowych w odległości mniejszej niż przepisy techniczne na to wskazują. Wiem, że w przestrzeni medialnej pojawiała się taka informacja. Jest to nieprawda, że tutaj może powstać kilkadziesiąt miejsc, ponieważ tak jak mówię, przepisy techniczne wydane rozporządzeniem właściwych ministrów infrastruktury nie dopuszczają takich sytuacji. Wskazują jasno minimalne odległości od granicy nieruchomości sąsiednich. 10 to jest ten maksimum zgodny z prawem, tak? Tak, ale w miejscu Rycerzyka chyba mogły jeszcze powstać dwa. Nawet tutaj widzimy więcej. Z tego co pamiętam, to teren tamten jest już nie w pełni przeznaczony pod plan, w planie zagospodarowania przestrzennego pod miejsca postojowe, w związku z tym teren został zagospodarowany w sposób optymalny, mając również na uwadze oczekiwania tutaj mieszkańców, którzy też podnosili pewne uwagi, żeby tą inwestycję wykonywać w taki sposób, aby miejsca postojowe, wiadomo, zajmowane przez pojazdy, nie powodowały emisji spalin do ich nieruchomości. 2,8 ara jest przy Śniadeckich, koło cmentarza. Proszę zobaczyć, i tam się autem mieści. Najlepiej to nakręcić i pokazać. Tu jest prawie 8, prawie 9 arów.
jest 10 miejsc parkingowych, ale tu nie chodziło o miejsca parkingowe. Tu chodziło o to, żeby komuś zrobić na złość. No to poniekąd zrobiono, podwyższono teren o przeszło metr. Tutaj trzeba było takie zasłony powiesić z desek kompozytowych, żeby to jakoś wyglądało. Nadto jeszcze blachą, a to taką estetyczną, zrobić ścianę garażu i płot z tamtej strony. No przecież wiadomo, że trzeba to zabezpieczyć jakoś przed tymi, którzy to piwo piją od rana do wieczora. No i główną częścią tego parkingu stanowi droga wewnętrzna, szeroka jak nigdzie, jeden wyjazd, no i promenada wzdłuż mojego płotu, no to przecież to widać, nie? Przecież to każdy to widzi, się mieści 30 miejsc co najmniej, myśmy z dyrektorem Puszką tak ustalali, bo to na jego wniosek ten parking został tutaj wybudowany, ja się o niego bardzo starałem, ale nigdy nie przypuszczałem, że się pojawi władza, która za nic ma interes publiczny, tylko głównym jej zadaniem jest to, żeby komuś dokuczyć. A tak się dzieje z całą moją rodziną. Przecież szwagier mój został wyrzucony ze Straży Miejskiej, chociaż wcześniej pracował tam 20 lat i wcześniej przed wyrzuceniem zapomniano, że nie wrzenił się w, że wrzenił się w rodzinę Gwiżdżów i dano mu nagrodę wysoką, czy premię, a potem na drugi dzień go zwolniono. To, co się dzieje z moją siostrą w drugim liceum, no to jest już skandal ponad skandale wszelkie. To, co się działo z moją żoną w MOPS-ie, kiedy pracowała, to też był skandal absolutny. No i to, że nawet mi nie chciano odprawy wypłacić, no najlepiej świadczy o tym, z kim mamy do czynienia. Ja się nie będę żalił, bo co się będę żalił? Na kogo? Tacy ludzie, którzy kierują się złośliwością, nie są w stanie mi zaszkodzić, bo ja mam 67 lat, Bogu dzięki, skończone w sierpniu, pewne doświadczenie życiowe i potrafię drania odróżnić od porządnego człowieka. Czyli przed otwarciem parkingu już te osoby tutaj na tym ławeczki przychodziły pić jakieś alkohol? To cały czas, bo to były krzaki cały czas, no i takie rzeczy się działy. Poza tym na takie coś trzeba mieć zgłoszenie, trzeba to w urzędzie załatwić. Ja występowałem o to, żeby siatkę podnieść trochę, zwykłą siatkę. No to był sprzeciw ze strony władzy przed miesiącem, proszę sobie wyobrazić. Nie chciałem żadnego płotu zamkniętego budować, tylko na tej przestrzeni, bo tutaj był ten płot. Dalszej podnieść siatkę o metr, no bo w tej chwili siatka sięga do pępka, jak się tam stanie na tamtym placu. No i ja tylko czekam, kiedy ktoś rzuci butelką tutaj, uderzy dziecko w głowę albo któregoś z nas, wtedy będziemy dochodzić, czemu tak się stało, tak? Ale to będzie za późno. Ja myślę, że czas najwyższy, żeby się wziąć za robotę i to bym radził władzy, niż zabrać się za to, żeby znaleźć sobie kogoś, komu trzeba notorycznie dokuczać. Tym bardziej, że ja pana handla w zasadzie nie znam. No ale ma jakąś obsesję. Widać, kompleksy czasem górują nad rozumem. Ale co zrobić? No? Mówienie, że postawienie tutaj rycerzyka można odebrać w charakterze prezentu jest ze złośliwością ze strony. Ja tego nie komentuję. Jak ja bym wyliczał te prezenty dla mojej rodziny ze strony pana Hansa i jego ekipy, no to to już byłby naprawdę szczyt jakiejś z mojej strony bezczelności w stosunku do rzeczywistości, bo ją po prostu widać i to każdy, kto na to patrzy, to wie. Ale ja się z tym specjalnie nie przejmuję i mam nadzieję, że to mojemu zdrowiu nie będzie szkodziło. Choć teraz mam chrypkę, jak Państwo widzicie, ale to nadmiar zjedzonych lodów dobrych w Nowym Sączu. Pierwszą próbę zrobienia tutaj parkingu, prawda, pamiętamy ten plac utwardzony, tą sprawę Pan zgłosił do prokuratury, tak? Ta sprawa się toczy, ona w tej chwili jest przedmiotem rozpoznania sądowego. Zobaczymy, jak ona się skończy, bo to nie jest kwestia tego, że tu podniesiono tylko teren, żeby zrobić tą promenadę i żeby każdy patrzył, co ja mam na talerzu wtedy, kiedy śniadanie spożywam na werandzie. Tylko są inne rzeczy, mianowicie tu odprowadzono wodę, nawet nie uzgadniając, gdzie ta woda ma być. Studzienka się zapadła, bo to wszystko zostało podmyte, a wcześniej rozjeżdżała samochodami ciężkimi. Po drugie, wbudowano w ten teren jakieś odpady. To jest przedmiotem postępowań administracyjnych. To się toczy i będzie pewnie jeszcze toczyło długo, bo to są sprawy, które wymagają wyjaśnień. Dobrze, że nie zabudowano całości płytkami tego terenu, bo będzie można zrobić odkrywki i te śmieci wykopać. Najpierw wykopano dołek na metr, potem przykryto ten dołek śmieciami jakimiś nawiezionymi skądś tam, czyli odpadami z innych wykopów zapewne. No a potem zaczęto to utwardzać, podnosić, aż się zrobiło ponad metr, bo istotą rzeczy było to, żeby każdy sobie do mojego ogródka mógł zajrzeć. Ja zapraszam wszystkich, bo tu nie mam nic do ukrycia. Zaraz Państwa też zaproszę, może Państwo skorzystają, jeśli zechcą. Bardzo bym o to prosił z kawy, ale
to nie znaczy, że cały dzień, całą noc mam tu zbierać butelki po tych, którzy, jak mówię, czy puszki z drugiej strony sobie robią przy tym zagajniku, zwłaszcza nasiadówki. No będzie miał ten komendant Straży Miejskiej do roboty dużo, nie ulega wątpliwości.